No co, witam serdecznie. Właśnie minęła majóweczka. Zaraz podejdę do aparatu, ale patrzę, czy zawiązki są na czereśni. Akurat to wiśnia, sorry. Tam czereśnia rośnie. Na czereśni są. Mrozy nie dały się we znaki, jak gdyby przymrozki, bo u nas prawie ich takich nie było. No i co, i jak to tutaj u nas wygląda i jak minęła majówka mi i wam, to zaraz zobaczymy. Mi majóweczka minęła spokojnie. Kurczę, trochę wiatr wieje. Trzeba popatrzeć, czy nie było tutaj szkód jakichś. Ale tak naprawdę to nie było tu u mnie, tylko jedna impreza była. No mam nadzieję, że wszyscy tam zdrowi i cali po tych kilkudniowych wolnych dniach i głowy nie bolały. Ale już wczoraj w zasadzie skończyło się tutaj balowanie, że tak powiem, bo już nie było słychać głośnej muzyki, głośnych śpiewów, ale wcześniej zdarzało się, no super. Każdy człowiek musi trochę się odstresować, się od, nie wiem, odpocząć, nabrać takich sił, werwy. Ja też nie nagrywałem tydzień czasu i dzisiaj też tylko tak krótko. No, o czym tutaj mówić? W zasadzie od kilku dni nawet nie zaglądałem na YouTube'a, więc nie wiem, co tam się zupełnie dzieje, ani za bardzo na wiadomości. No bo tam jak wolne, to wolne. Trzeba też zapomnieć o takim normalnym, jakby zwykłym tym życiu. Nie wiem, wieje tu troszkę. Co tutaj jeszcze? No i tak to wygląda. Majówka minęła, trzeba się brać za koszenie trawy. Nie wiem, jaki tytuł dać. Może powrót z przeszłości albo powrót do przyszłości, nie? Coś tam wymyślę, żebyście popatrzyli. Wam pokażę zaraz, bo w sumie ta majówka to była taka, że też tam trochę coś za nią robiliśmy, więc za chwilę wam pokażę, co to było. No ale jeszcze przed tym, co tam było, to pięknie kwitnie bez. Mamy biały i taki, nie wiem, jaki on jest kolor. Fioletowy? Albo jakiś taki, nie? Różowy? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Ja do kolorów to jestem zupełnie noga. No i co wam miałem pokazać? O, wam pokażę tutaj jeszcze, co rośnie. Wyrwę jedną. Bo tu mamy taki zakątek ala leśny. Macie, każdy chyba wie, co to jest, nie? Nazrywam kilka, może wstawimy do wody, dam dla Ani. Ogólnie pamiętajcie, konwalie leśne są, czyli w lesie rosnące są, z tego co pamiętam, pod ochroną. A jak w ogródku macie, no to możecie sobie spokojnie je zrywać. I to tak będzie, może pokażę wam kawałek, co tutaj u mnie się dzieje. Później będziemy wracali już do takich tematów, jakichś tam nie wiadomo jakich. A na razie tylko tak, co tutaj na działeczce. Tu też widać pewnie ten płot, który pójdzie, będzie zmieniane, nie w tym tygodniu, jeszcze w następnym tygodniu będę robił, a tutaj żeby nie było, że nie rosną właśnie konwalie. Tu jakoś tak, nie wiem, chyba kot nam tutaj przychodzi i robi takie bajoro. Ogólnie tutaj ma być niepielone, więc żeby rosło sobie takie leśne coś tam. Tutaj widać łubin, prawda? No płot będzie robiony niedługo, po niedzieli pewnie ten. Zobaczcie, jak to wygląda. Te słupki po prostu nie wytrzymały próby czasu. No i trzeba było je wspomagaczami takimi trzymać. Ale to ten płot ogólnie miał być takim płotem tymczasowym, nie? Każdy chyba wie, o czym mówię, jak mnie oglądał. O, tak będzie może lepiej. No i trzeba go naprawić, z tym, że on będzie stał, a płot będziemy robili, przesuniemy się troszkę z działką, z wymiarem w tą stronę, nie ma to żadnego znaczenia. Ja wiem, że niektórzy to tam stawiają, jeszcze jakby mogli, to aż na samą drogę wjechali, ale to moim zdaniem nie ma żadnego znaczenia. Działka jest dokąd jest, a płot będzie stał trochę bliżej na mojej działce, nie wiem, z pół metra może, tak myślę, gdzieś koło pół metra. Kiedyś, no już pewnie nie za mojego życia, jak może zrobią tu asfalt, ale to raczej na pewno nie za mojego, więc będzie jakiś chodnik, może to będzie więcej miejsca, żeby tam to jakoś ogarnąć, bo tu niektóre dróżki to są, powiem wam szczerze, katastrofa totalna na tej wiosce. Taki, że jeden samochód ledwo się mieści, bo każdy stawia płot, aby jeszcze bliżej, aby jeszcze bliżej, aby jeszcze te pół metra mieć więcej, co dla mnie jest to totalnym nieporozumieniem, no ale to niech tak będzie. Tulipany nam już przekwitają. I za chwilę wam też pokażę
pokażę Wam to, co robiliśmy za nią. Zobaczcie, tulipany już nam przekwitły w zasadzie. Jeszcze trochę kwitną, ale już to jest końcówka. Tutaj ten krzaczek, to Marcinek był, też ładnie kwitł, ale już nie kwitnie. Już też przekwit, tak samo jak i tulipany. Czyli cały ten płot będzie do wymiany. Te deski nie będą wykorzystane, bo będziemy myśleli, żeby coś tu innego zrobić. Tutaj będzie jeszcze stała wiata na śmieci, więc tu też jest niezagospodarowane. Te drzewa dwa, które tam rosną, takie mniejsze, nie wiem, to jest lipa chyba i potem taki świerczek zostanie stąd zabrane. I co my tu robiliśmy ostatnio? Zobaczę zaraz tylko przy okazji, jak wyglądają panele. Są dzisiaj czyściejsze, to powiem Wam, bo w nocy padał deszcz i w miarę to wszystko zmył, ale jakiejś straty na produkcji nie było, bo w ubiegłym tygodniu, te pierwsze dni słoneczne to było, rekordy tutaj biłem w produkcji, czyli nie było jak gdyby źle. Garaż mamy otwarty, więc robiliśmy taką komodę, ona nie jest do mieszkania, tylko też do czego? No do garażu, tak? Nie wiem, czy tu kąty mam zachowane dobre. Muszę to poprawić, ok. No i składaliśmy za nią taką komodę. Nie wiem, 2 godziny na pewno, a może ze 3. Ona sobie pójdzie tam do tamtego pomieszczenia, bo żeby tam Ania miała jakieś swoje rzeczy. I zobaczcie, co nam wyszło. Nie dość, żeśmy się narobili tyle czasu, to jak chcieliśmy już włożyć te szuflady, nie? To tutaj są szyny, tak? A z tej strony, kurczę, żeby nie przeszkadzało mi, są tak. Teraz najłatwiej będzie widać tu, zobaczcie, jest na samym dole szyna, a tu szyna jest na takiej wysokości, nie? Firma, która, nieważna nazwa jest firmy, kurczę, nieważna jest w sumie nazwa firmy, dała nam 2 takie same płyty te. Nie jakby lustrzane odbicie, że ta powinna być lustrzanym odbiciem, tylko 2 takie same i... A ja patrząc na to, bo wiadomo, że bez tego to się takiej szafki nie złoży, jak się nie ma pojęcia, składałem tak jak jest i później jak już żeśmy złożyli, to wyszło, że te piękne, może pokażę Wam, piękne szuflady, oczywiście to jest jakiś najtańszy mebel, to nie myślcie, że ten, pasują w ten deseń. O, czyli nie pasują wcale, nie? Po prostu powinno być o tak. I teraz te szyny trzeba przekręcić. Pewnie dzisiaj wieczorem przekręcić. No nowe otwory tam wywiercić, bo to są niby wszystko gotowce, miało być pasować, a nie pasuje. I tyle. Falownik działa, wszystko ok. Co tutaj jeszcze mogę Wam pokazać? Powynosiliśmy już kwiatki, nie? Przezimowały. Tu widać chyba, nie? Te, jak to się one nazywają? Pelargonie, które przezimowały. Ta Ania jeszcze dokupiła, znowu dosadzi, bo to tak jakoś leci, że zawsze wiosna przychodzi, to trzeba nakupić się, żeby coś tam posadzić. Tu nasze stare tuje, które pewnie tu zostaną, nie wiem, ale tak to jest. Pompa sobie stoi i zarasta też dzikim łubinem. Tutaj też mamy taki kawałek dzikiego łubinu, który się rozrasta. No i kwiatki. Ogólnie jest fajnie, nie ma co tam narzekać. Tam trzeba trochę ogarnąć. Tu trzeba powiesić, no co trzeba zrobić? Powiesić tą maszynerię. Ogólnie tu na tym naszym klombie trochę kwitnie. Nie jest jakoś źle, nie? No i co tam jeszcze chciałem Wam powiedzieć? Ot tak, film dzisiaj tylko dla przypomnienia, że żyję. Że jestem, no i że wszystko w porządku. Zaczniemy teraz coś tam nagrywać, zobaczę, co się dzieje właśnie na świecie, to będziemy. Czyli taki film ni z gruchy, ni z pietruchy. Jak to u mnie czasami bywa na tym kanale, nie? Nie jest to ani jakiś tam kanał budowlany, ani polityczny, tylko taki bardzo vlogowy, mocno się ostatnio zrobił o moich przemyśleniach, o tym, o tamtym i o sramtym, jak to się mówi. No i tyle. Co my tutaj mamy, to nie pytajcie się mnie, jakie my tu mamy kwiatki albo inne roślinki, bo ja po prostu na tym się zupełnie, totalnie nie znam. Tam jakieś żółte coś rośnie, tam jeszcze bez jeden jest. Tutaj, nie wiem, te takie płożące kwiaty, to nie wiem, co to jest. To też nie wiem, co to jest. Oto chyba jest laurowiśnia. Tutaj rośnie sobie taka, która trochę przymarzła w zimę, ale rośnie. No i tak to. To chyba są, o co to nie, to też po jakieś porządce, a to są chyba jakieś czoski. Nie jestem dokładnie pewien. No i tak, to tutaj mamy jeszcze taką
sosnę, którą się tam jakoś modeluje, czy jakoś tak się to nazywa. I tyle. I tak to u nas leciało. Tam mamy te podwyższone grządki. Tam już jest nasza rzodkieweczka, czyli już własna. I co więcej? No więcej chyba już nic, no. Nie ma co tutaj też truć, jak to się mówi, dupy. Albo od dupy strony. Mam nadzieję, że będzie dobrze, będzie lepiej i ruszamy. Pewnie, nie wiem, dzisiaj mamy poniedziałek, to od środy już tak z normalnymi jakimiś tematami. Trochę dziwnie mówię, jeżeli ktoś tam do końca drwał, bo byłem dzisiaj z samego rana u dentysty, no niestety mam problemy i muszę powsadzać jakieś tam nowe implanty, czy jak ktoś tam zwie. Także trzymajcie się, pozdrowionka i najważniejsze, aby nikogo tam już ta majówka nie drażniła, żeby wszyscy pogodzeni pozjeżdżali do domów. Mam nadzieję, że szczęśliwie pozjeżdżali, jeżeli ktoś wyjeżdżał. A jeżeli nie, no to też najważniejsze, żeby się to wszystko jakoś toczyło dalej do przodu, itp. itd. Trzymajcie się.